Pozwolisz? Cześć. My to się właściwie znamy. To pan jest tym kierowcą, który naprawiał mi samochód? Tak. Bo co? A nie mógłby mi pan czegoś poradzić? Jaki mam sobie sprawić wóz? No zależy, w jakim będzie panu do twarzy. Najlepiej pół ciężarówkę. Bo to wie pan, pojeździć można i coś przejeść czasami. Nie boi się pan tak jednego za drugim? Ja się niczego nie boję. Ale krzywdę pan sobie zrobi. Nie mówił panu tatu, że to niezdrowo? Słyszałem, że pan się wybiera na uniwerek coś. Tam mi Ania kiedyś wspominała, nie pamiętam co. Tak. Na kulturę i sztukę. Nie rozumiem. Tak. Bo widzi pan, jak się ma taką sztukę przed sobą, to niełatwo zachować kulturę. Stary, jesteś cudowny. Masz dowcip z pierwszej ręki nieprzepuszczony przez maszynkę do mięsa. Pozwól ścisnąć sobie pazurki. Jak będziesz chciał kiedyś ode mnie stówę pożyczyć, zawsze na mnie możesz liczyć. Dziś to możesz korzyść z pożyczką, bo on zawsze bez forsy. Chodź, co tańczymy? Dobra. Co tańczymy? Nie tańczę. To chodź pan ze mną zatańcz. Nie skończyliśmy jeszcze rozmowy. Tu wie pan, wszystko wypada. Tu nie jest łomot w remisie strażackiej. Jesteś pijany, idź do domu. W mieszkaniu ten pan rzeczywiście chce ze mną porozmawiać. Proszę bardzo, idziemy. Ty chyba nikt nie dostałeś pomocy, nie? A zdaje się, masz wielką ochotę. Masz coś do mnie, to gadaj, no. To gadaj, słucham cię. Co, nic? To spieprzaj stąd i więcej na mnie podchodź, bo się stąd wyniosą, rozumiesz? Załatwiliśmy? Coś ty mi zrobił? Nic. Nic. Ale myślę, że już nam da spokój. Idziemy tańczyć.